Rozmowa dnia. Kamila Terpiał-Szubertowicz i nasz gość. Wyjątkowo nasz jeden gość, Cezary Gmyz, Telewizja Republika i Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wyjątkowo jeden, dlatego że w piątek zwykle jest dwóch publicystów po ósmej, ale niestety Paweł Moskalewicz, który był zaproszony, nie dojechał. Deszcz pada, korki w Warszawie. Znamy takie sytuacje. Wszyscy, którzy tu mieszkają. Chciałam najpierw pana zapytać o referendum w Warszawie, właściwie o to, co działo się po referendum w Warszawie. Zresztą cały czas się dzieje. Kto według pana jest największym przegranym tego, że nie było odpowiedniej frekwencji, referendum jest nieważne, Hanna Gronkiewicz-Waltz zostaje? A największym przegranym jest demokracja w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z problemami frekwencyjnymi. Zresztą ta frekwencja, ona nie była najgorsza, bo przypomnijmy, że te referenda lokalne, które się odbywają w mniej... Niecałe 26%. Tak, średnia jest około 23% dla referendów lokalnych. Ale nie wystarczyła mimo wszystko. Przegraną tutaj jest rzeczywiście demokracja, dlatego że ja wolałbym, żeby ludzie jednak do wyborów, do referendów chodzili, korzystali ze swoich praw i jeżeli tutaj jakieś ugrupowania odtrąbiają swój sukces, czy swoją porażkę, no to ma dla mnie mniejsze znaczenie. Dla mnie większe znaczenie ma niechęć do uczestnictwa w demokracji. Ale referendum, znaczy też my, obywatele, mamy prawo nie iść do referendum takie samo jak iść. Tak, dokładnie to tak jest, wybory. Tylko że potem niech ludzie nie narzekają, że im się krzywda dzieje, bo jeżeli zwalniają się z uczestnictwa w wyborach czy w referendach, to zwalniają się z opowiedzeniem się za tym bądź innym rozwiązaniem. Są kraje w Europie, na przykład Bułgaria, w którym istnieje przymus głosowania. Nawet Platforma Obywatelska nie mówi o wygranej, to znaczy de facto wygrała, dlatego że Hanna Gronkiewicz-Waltz zostaje, ale politycy Platformy, z którymi rozmawiałam, a także premier Donald Tusk mówią jednak o żółtej kartce i o tym, że będą wyciągać wnioski. Tak, no bo te ponad 300 tysięcy głosów przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz to nie jest elektorat, który można sobie lekceważyć, dlatego że to są ludzie, którzy są ludźmi, którzy uchodzili, Warszawa uchodziła zawsze za bastion Platformy, no, z wyjątkiem tego okresu, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński. I widać, że Warszawa jest tak naprawdę na owłos od utraty, to znaczy Platforma jest owłos od utraty głosów Warszawy. A jest taka prawidłowość, że kto wygrywa w Warszawie wybory, ten wygrywa w ogóle wybory te duże już. No właśnie, jak wiemy, też w to referendum być może dlatego zaangażowało się Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno, ale nie tylko, bo także Ruch Palikota, organizowane referendum przez Warszawską Wspólnotę Samorządową. Ale o Prawo i Sprawiedliwość chciałam zapytać, bo bardzo mocno postawiło na to referendum, tak można powiedzieć. Czy będą jakieś rozliczenia w PiS-ie? Pytam głównie o to, bo takie chodzą słuchy nieoficjalnie, że rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hoffman może stracić swoje stanowisko jako ten, który przygotowywał tę kampanię przedreferendalną. Tak, tylko że no, jak do tej pory wszyscy temu zaprzeczają. Oczywiście jest stare powiedzenie, że nie wierzę informacjom niezdementowanym i może się tak zdarzyć, że Hoffman, który jest jedną z najbliższych osób prezesowi PiS-u, straci swoje stanowisko, a na pewno to nie będzie w najbliższej przewidywalnej przyszłości. W wywiadzie dzisiaj dla Rzeczpospolitej Adam Hoffman mówi tak: nie jestem zawodowym rzecznikiem ani specem od kampanii. Jeśli wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim zdecydujemy, że powinienem robić coś innego, to nie ma problemu. No tak, no, tak jak Platforma Obywatelska, PiS jest również teatrem jednego aktora i to ten, kiedy Jarosław Kaczyński decyduje. A zdecyduje pana zdaniem prędzej czy później o tym, że Adam Hoffman już nie jest mu potrzebny? Będzie musiał podjąć jakieś decyzje personalne, dlatego że nie tylko PiS, wszystkie partie czekają następne, właściwie taka polka galopka wyborcza, począwszy od wyborów samorządowych europejskich, na wyborach parlamentarnych skończywszy. I partie już w tej chwili się bardzo mocno do tego przygotowują. To, co obserwujemy w dziedzinach pozornie niezwiązanych z wyborami, w istocie z wyborami ma bardzo wiele wspólnego i toczy się po prostu bitwa na śmierć i życie. Wczoraj też doszło do spotkania, wczoraj wieczorem, Jarosława Kaczyńskiego, Adama Hoffmana, Piotra Glińskiego i Mariusza Kamińskiego, posła PiS-u, szefa mazowieckich struktur. I podobno Piotr Gliński przedstawił taką analizę, notatkę zawierającą analizę tej kampanii. Nieoficjalnie też mówi się, że bardzo skrytykował tę kampanię. Czy Piotr Gliński może zaszkodzić Adamowi Hoffmanowi?
A Piotr Gliński, myślę, że nie on zresztą wypowiedział się, że nie jest członkiem PiS-u, nie jest członkiem tej partii i tutaj mógł występować raczej... Ale przeprowadził bardziej, analizę kampanii. Tak, no bo ma... Dla tej partii. Ma ku temu kompetencje, dlatego że przypomnijmy, że to jest wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i człowiek, który no, jest wybitnym naukowcem, jeżeli chodzi o socjologię. Nikt mu tego nie odejmuje i na takich sprawach jak właśnie opinia publiczna, kształtowanie tej opinii publicznej... To... Czy ta opinia jego nie może zaszkodzić? Może oczywiście zaszkodzić, bo to Hoffman rzeczywiście był odpowiedzialny za kampanię referendalną. A ta kampania, ona nie była najgorsza, natomiast rzeczywiście tutaj grano do jednej bramki. To znaczy ta awantura, jaką wywołano przy okazji pokazania plakatu z literą W. No, PiS dał się tutaj zapędzić w kozi róg i stracił po prostu piłkę i ta piłka przeszła na drugą stronę boiska, skończyło się brakiem frekwencji. No, zmieńmy temat. Teraz to, co działo się w tym tygodniu, a konkretnie w środę zespoły, mam tu na myśli zespół rządowy Macieja Laska i zespół parlamentarny Antoniego Macierewicza, badający przyczyny katastrofy smoleńskiej. Zespół Antoniego Macierewicza w środę organizował taką debatę z profesorami tegoż właśnie zespołu. Było trochę problemów technicznych, tak łagodnie mówiąc, które skutkują tym, że Antoni Macierewicz wczoraj zapowiedział, że zawiadamia prokuraturę o tym, że doszło do przestępstwa podczas posiedzenia tego zespołu, że on chce znaleźć wszystkich tych, bo to było zakłócenia połączeń internetowych, że chce znaleźć tych, którzy zakłócali te połączenia i doprowadzić do tego, żeby za to ponieśli odpowiedzialność, czy dostali karę. Czy to trochę nie za daleko idący wniosek? Trochę za daleko idący, dlatego że tak naprawdę zespół Macierewicza sam się wystawił na strzał, to znaczy od strony technicznej ta konferencja była przygotowana słabo z tego powodu, że można było uniknąć tego ataku, który rzeczywiście wyglądał na skoordynowany atak, ale... Ale mógł być też zwykłym, zwykłą zabawą, w cudzysłowie internautów. Rodzi podejrzenie, że to była jednak zorganizowana akcja, ale była to akcja zorganizowana też poniekąd na, mówię to w cudzysłowie, na życzenie zespołu Macierewicza, dlatego że pokazywanie pulpitu komputera, na którym widać niki skype'owe, no do takich zachowań, takie zachowania bardzo, bardzo ułatwia. Ja jak to oglądałem, to tak troszeczkę kręciłem z niedowierzaniem głową i przypominałem sobie słynną multimedialną konferencję Jerzego Engelkinga, która była przygotowana perfekcyjnie. No po prostu powinien zespół Macierewicza zatrudnić kogoś od techniki. Podczas tego zespołu Antoni Macierewicz powiedział tak, zresztą nie po raz pierwszy, ale to też tak dosyć mocno wybrzmiało to zdanie, że przyczyną katastrofy samolotu był łańcuch wydarzeń zapoczątkowany przejęciem naprowadzania samolotu przez ośrodek decyzyjny w Moskwie, a o katastrofie przesądziła eksplozja w trakcie odejścia maszyny na drugi krąg. To jest stwierdzenie kategoryczne, ale nie jest stwierdzeniem nowym, dlatego że jeżeli ktoś śledzi pracę zespołu Macierewicza, to wie, że od dłuższego czasu właśnie taka koncepcja rozwoju wydarzeń jest przez zespół promowana i być może nigdy to nie wybrzmiało dostatecznie dobitnie, ale tym razem też to nie wybrzmiało tak bardzo dobitnie, właśnie ze względu na te problemy techniczne. Nie udało się tego przekazu zrobić przekazem. Ale przede wszystkim dobitnie nie wybrzmiały też żadne dowody, bo Antoni Macierewicz po raz kolejny, tak naprawdę jego eksperci nie przedstawiają takich jasnych dowodów na poparcie tej tezy. Co prawda mówią o tym, że szczątki były rozrzucone nie tak jak powinny, że no, też w ciałach ofiar były szczątki. No może nie będę tutaj mówiła o takich bardzo czasami drastycznych szczegółach, ale ten zespół Macieja Laska mówi krótko, przestańcie blefować i nie manipulujcie. Nie przedstawiliście dowodów. Tak, ale równie manipulancką politykę prowadzi zespół Laska. Powiedzmy sobie, bo być może nasi słuchacze nie uświadamiają sobie, czym z punktu widzenia prawnego jest zespół Macieja Laska. To jest zespół, powołany, zespół doradców premiera, prezesa Rady Ministrów, powołany rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów i no, ciało de facto polityczne, które ma, które już w tej chwili nie analizuje. Tak samo można powiedzieć, że ciałem politycznym jest tak, zespół oczywiście, Antoniego Macierewicza. Oczywiście, że jest zasadzie. Ciałem politycznym. Tak a samo to jest jak zespół, który ma jakby tłumaczyć to, co było w raporcie komisji Jerzego Millera, czyli przyczyny katastrofy oficjalnie przez ten zespół stwierdzone.
który robi znacznie więcej. To znaczy on uprawia propagandę. Nagle okazuje się, bo to jest tak naprawdę prawdziwa kompromitacja komisji Millera. No jeżeli ponad 3 lata, prawie już 4. rok będzie w kwietniu, nagle okazuje się, że są jakieś zdjęcia, które nie zostały wykorzystane w raporcie Millera. No bo w raporcie Millera wiemy, jakiej jakości były zdjęcia. Bo tutaj nagle od prokuratury dopiero teraz tak tłumaczy Maciej Lasek. No tak, tylko że to mają być zdjęcia wykonane przez ekspertów lotniczych, tak, na miejscu aparatem cyfrowym. To nie jest taka sytuacja w tej chwili w drugiej dekadzie XXI wieku, że nie można skopiować zdjęć z karty, zdjęć cyfrowych po prostu. To jest, dla mnie to jest mało wiarygodne tłumaczenie. Jeszcze chciałam krótko na koniec zapytać o postawę profesora Jacka Rońdy, który przyznał się w telewizji Trwam, że podczas wywiadów Telewizji Polskiej z kolei, jak mówił o dokumencie, który ma, nie wiadomo skąd, z wiarygodnych źródeł z Rosji, dokumencie, który zaświadcza, że piloci Tupolewa nie zeszli poniżej 100 metrów. W Telewizji Trwam powiedział, blefowałem, grałem, takiego dokumentu nie mam. W jakim świetle tego stawia? No, ja to komentowałem na potrzeby mojego tygodnika. Uważam, że ta wypowiedź była niemądra i niepotrzebna. Ale była. I była wypowiedź o tym, że jest dokument. Później była wypowiedź o tym, że nie ma dokumentu. To... Nie ma jak bronić tej wypowiedzi profesora Rońdy. To, że oczywiście wypowiedzi zespołu, członków zespołu Macierewicza podlegają manipulacji, to jest inna sprawa, ale zespół Macierewicza nie powinien w ten sposób grać. Profesor Rońda nie powinien odpowiadać manipulacjami na manipulacje. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Cezary Gmyz, Telewizja Republika i Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. Miłego weekendu Państwu życzę. Sygnał dnia 8:31. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.